Dzień dobry Państwu. Przedstawiam Państwu panią prezes Krystynę Węclewicz-Grajek, od kilku dni pełniącą już oficjalnie funkcję prezesa Lubelskich Targów. Pani prezes, podstawowe pytanie, jaki był ten kończący się już 2013 rok dla pani firmy? Jak wszystkie poprzednie lata, bardzo ciekawy i bardzo intensywny, natomiast trudniejszy od poprzednich lat. O ile branża targowa i nasza spółka w zasadzie nie zauważały kryzysu, rok 2012 zakończyliśmy 30% wzrostem obrotów. O tyle w tym roku w całym kraju odwołano sporo imprez, skala niektórych imprez była mniejsza i my też to odczuliśmy w pierwszej połowie roku. Na szczęście było to krótkotrwały powiew kryzysu i druga połowa była już znacznie. Czy w związku z tym w pierwszej połowie jakieś imprezy zostały odwołane przez Państwa? Odwołane zostały imprezy w drugiej połowie, ale decyzja zapadła już w pierwszej. W odniesieniu do takich imprez, które miały być nowymi tematami. Aha. I właśnie ten klimat gospodarczy nie sprzyjał nowym tematom, tematom takim jak impreza dziecięca, jak impreza poświęcona pasjom, czyli hobby i sportom. Myślę, że ten właśnie klimat taki ograniczania wydatków marketingowych najbardziej dotknął te obszary, które wiążą się z konsumpcją indywidualną. Rozumiem. Czyli zakładam, że takimi wiodącymi imprezami były tak jak co roku, czy targi budowlane, prawda, czy jakieś targi samochodowe? Tak. Jeśli chodzi o liczbę zwiedzających, to największą imprezą... Właśnie, przepraszam pani prezes, wpadnę pani słowo, ale wpadnę pani słowo. Tak. Bo właśnie, w jaki sposób mierzymy sukces targi? Prawda? Żeby wszyscy ludzie wiedzieli, o czym rozmawiamy. Słusznie, bardzo słusznie, dlatego że imprezy ogólnie organizowane przez nas dzielą się na imprezy kierowane do masowego odbiorcy. I tutaj ze względu na takie nasze odczucia... No wyobrażam sobie, branża budowlana jest pewnie dla wszystkich, prawda? Tak, ale największą widownią cieszą się te zoologiczne. Zoopark, bo tutaj łączymy nasze sentymenty do zwierząt i sentymenty do dzieci, tak? I zainteresowania dzieci. Stąd tutaj 20 tysięcy zwiedzających przez dwa dni to jest naprawdę bardzo dobry wynik jak na Lublin. Z imprez z kolei bardziej biznesowych największym powodzeniem, jeśli chodzi o liczbę zwiedzających znowu, to targi ogrodnicze, przepraszam, ogrodnicze, ale przede wszystkim rolnicze, gdzie prawie 15 tysięcy osób też przez dwa dni się pojawiło tutaj, żeby oglądać te wszystkie kolorowe maszyny i inne środki do produkcji rolniczej. Targi ogrodnicze są bardzo ładne, bo mamy piękne roślinki, ale dużym powodzeniem też się cieszą takie użyteczne dla masowego odbiorcy tematy jak edukacja, czyli prezentacja ofert szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i uczelni. Już w lutym kolejna edycja tej imprezy, gdzie kilkanaście tysięcy młodych ludzi zastanawia się dalej nad wyborem szkoły i tutaj ma okazję porozmawiać zarówno ze starszymi kolegami, którzy już tam się uczą czy studiują, jak i z nauczycielami, dowiedzieć się czegoś. Czy te ich wyobrażenia są zgodne z tym, co szkoła oferuje? To tak jak pani prezes wspomniała, że jedną miarą jest niewątpliwie ilość osób, które goszczą na targach, czyli takich powiedzmy widzów, prawda, którzy przychodzą, żeby coś dla siebie ewentualnie dostrzec. No ale jako firma komercyjna, wiadomo, z biletów to pewnie kosztów byście państwo specjalnie swojej działalności nie mogli pokrywać. A w przypadku zooparku to jest pokrywanie kosztów z biletów, dlatego że jeżeli mówimy o ekspozycji, która nie jest handlową, typu wystawa królików, kotów i innych zwierząt, to często my musimy ponieść koszty zorganizowania tej wystawy. Czyli tutaj na przykład ci, co się wystawiają, specjalnie nie płacą za to. Jeżeli mówimy o hodowcy królików, trudno oczekiwać, żeby on wykupił miejsce pod tą klatkę. Jest to po prostu atrakcja dla zwiedzających i mimo, że cena biletu nie jest wysoka, to jednak bilety stanowią główny źródło naszych przychodów. W przypadku innych imprez, zwłaszcza biznesowych, myślę, że chciałabym powiedzieć o takiej bardzo poważnej imprezie, gdzie wyrastamy już na jeszcze nie lidera, ale bardzo liczącego się gracza na rynku, to targi energetyczne. Gdzie miarą sukcesu jest zarówno liczba wystawców, ich jakość, czyli obecność firm wiodących nie tylko w kraju, ale w Europie czy na świecie, a tutaj mieliśmy do czynienia z taką ekspozycją, jak i jakość zwiedzających, że są to ci, których oczekują nasi wystawcy, jak również sposób prezentacji oferty przez wystawcę. Na imprezach takich niskobudżetowych, bo mamy do czynienia z
ze stoiskami standardowymi, wszystkie wyglądają tak samo, jest ten stolik, krzesło, jakieś zdjęcia, natomiast przy takich targach jak targi energetyczne, to już jest, są często piętrowe konstrukcje, specjalne miejsca do rozmów, bardzo atrakcyjna forma prezentacji, przy obecność eksponatów nawet, których transport jest, jest dużym problemem, sposób pokazania. I właśnie takimi targami są w naszym przypadku targi energetyczne. Na pewno, jeśli chodzi o tą wielkość eksponatów i ich atrakcyjność, targi rolnicze również. Targi budowlane coraz bardziej też gromadzą. A jak z motoryzacją jest w tej chwili? Motoryzacja w tym roku była bardzo sympatyczną imprezą, ze względu na to, że udało nam się zgromadzić oprócz oferty dealerskiej również wyjątkową kolekcję samochodów zabytkowych. Ponad 100 samochodów zabytkowych, duża ekspozycja motocykli zabytkowych. Chyba największa w historii Polski w ogóle wystawa. Czyli właśnie, jeśli Pani pozwoli, wpadnę słowo, bo myślę, że to jest u Was stały trend, prawda, żeby oprócz organizacji samych takich imprez, czy czysto biznesowych, czy powiedzmy dla jakichś nawet ludzi, jak Pani wspominała, o tych targach zoologicznych, staracie się Waszą ofertę jakoś uzupełniać, rozszerzać o takie rzeczy, na przykład jak wystawa. Na wykładach na targach rolniczych przez 2 dni było 300-400 osób na każdym. Jeśli chodzi o targi energetyczne, to też nasza sala przygotowana na 200 osób nie pomieściła wszystkich chętnych. Rozumiem. A jak Pani Prezes ocenia pozycję targów lubelskich na mapie całego kraju? Bo prawda, wiadomo, są targi w Kielcach, są oczywiście w Poznaniu, tak, w Warszawie, no i jest Lublin od dłuższego już czasu na tej mapie. Jak to wygląda obecnie? Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Przemysłu Targowego i dzięki temu możemy się porównywać z innymi, dlatego że wszyscy układamy tam sprawozdania z wielkości sprzedanej powierzchni, liczby wystawców, liczby zwiedzających. Jesteśmy też audytowani przez międzynarodową taką instytucję, którą jest Centrex z siedzibą w Budapeszcie. Także te dane są wiarygodne, ponieważ audytorzy przyjeżdżają, sprawdzają nasze statystyki, nasze księgowania, nasze bilety i raporty kasowe. Także te dane są wiarygodne i według tych danych jesteśmy na 3., 4. miejscu w kraju, w zależności od tego, czy liczymy liczbę wystawców, liczbę zwiedzających, czy wielkość powierzchni. Naszymi głównymi konkurentami, bo 2 wiodące instytucje to Poznań, który ma 50% udziału w rynku, tak ogólnie licząc, czasami to jest 55, czasami 49. Na drugim miejscu Kielce około 25%, a my jesteśmy w tej grupie zaraz następnej, obok targów w Krakowie, w Gdańsku, w Łodzi i właściwie to tyle. Tak? To jest taka nasza najbliższa konkurencja właśnie, Kraków, Łódź. Warszawa akurat bardziej ma dysponentów obiektów, w których odbywają się imprezy różnych organizatorów. Żaden z organizatorów... W zdecydowanej większości Państwo sami urządzacie. A my pełnimy te dwie role. Z jednej strony jesteśmy organizatorem targów, to jest ponad 20 imprez rocznie, organizowanych przez nas, niezależnie od konferencji towarzyszących tym imprezom, ale też jesteśmy właścicielem obiektu, który użyczamy na inne targi. Były w tym roku jakieś takie targi? Była bardzo duża impreza, targi przemysłu piekarniczego, sprzętu piekarniczego, Bakeball, przeniesione z Kielc, organizatorem są Międzynarodowe Targi Poznańskie, zajęła obie hale i to był właśnie pokaz tego, że targi mają się dobrze i targi są potrzebne, dlatego że bardzo trudno sprzedać urządzenie na podstawie opisu technicznego, na podstawie internetowego zdjęcia. Tutaj wszyscy prawie wystawcy budowali piekarnie, cukiernie, wypiekali ciasto, wypiekali chleby, pokazali swoje urządzenia poprzez produkt. Także była to impreza również od tej strony bardzo widowiskowa. To jest dosyć wiele lat. Już chyba już w latach 90. zaczęły funkcjonować, no, bodajże. I tak, ale ja myślę, że ja bym się odwołał jeszcze do wcześniejszej daty. Było coś takiego jak Targi Wschodnie, prawda? Tak. I w jakimś sensie Państwo jesteście sukcesorem, no, prawda? Kontynuatorem tego, tak. Proszę powiedzieć, jak w związku z tym wygląda obecnie rynek wystawców? Czy bardziej jest to konkurencja, czy bardziej współpraca? Bo wiem, że na przykład nie wiem, jaka jest obecnie sytuacja, ale że kiedyś targi poznańskie bardzo mocno współpracowały z targami lubelskimi, prawda? Dalej muszą współpracować, czyli ponieważ są... akcjonariusz. No właśnie. No właśnie, czyli tutaj są. Akcjonariuszem jest miasto Lublin. Udziały ma również województwo, natomiast tak pośrodku między miastem a województwem, jeśli chodzi o liczbę akcji, są Międzynarodowe Targi Poznańskie. Stąd między innymi obecność tutaj targów piekarniczych, a także współorganizacja w tym roku po raz pierwszy bardzo widowiskowej imprezy, takiej jak Kawaliada,
czyli zawody konne w skokach przez przeszkody i w powożeniu, które zaliczają się... I to tu w halach wszędzie było, czy na zewnątrz? Tak, było tu w halach, było znakomicie relacjonowane przez telewizję, redakcje sportowe, ale nie tylko. Mhm. Jest to część cyklu imprez, które zaczynają się w grudniu imprezą w Poznaniu, a kończą w Warszawie tydzień po naszej imprezie, także te trzy imprezy tworzą cykl, który ma wspólną nagrodę i ściąga naprawdę około 200 zawodników koni z całej Europy. Pani prezes, w takim razie jeszcze jedno pytanie mam. Niech pani nam zdradzi jakąś tajemnicę. Co będzie w przyszłym roku? Co będzie jakimś takim wisienką na torcie targów lubelskich? Trudne pytanie, dlatego że jeśli chodzi o nasze plany własne, to one są mniej więcej domknięte i zakładają w drugiej połowie roku dwie nowe imprezy, które dokładamy do naszego kalendarza. Jedna z branży związanej z przemysłem spożywczym, druga bardziej z przemysłem precyzyjnym i techniką, ale jeszcze nie chciałabym o nich mówić, ponieważ jeszcze dogrywamy też współpracę ze stowarzyszeniami i za chwilę będziemy to pokazywali. Natomiast takich imprez dla masowej publiczności też rozmawiamy o bardzo ciekawym projekcie, o ściągnięciu do Lublina jednego z wiodących spektakli rozrywkowych, takiej lekkiej rozrywki na drugą połowę roku, ale też w styczniu będziemy kontynuowali rozmowy. Czyli możemy się umówić, że po nowym roku będziemy mieli jakieś bardziej szczegółowe wiadomości. No cóż, panie prezes, okres świąteczny. Bardzo bym prosił, żeby ewentualnie, jeśli pani sobie oczywiście tego życzy, przekazać czytelnikom i słuchaczom naszego niezależnego dziennika internetowego lublin.com.pl specjalnie dla nich jakieś życzenia świąteczne. Tam jest kamera. Tak. Proszę tak, bezpośrednio do nich. Proszę państwa, te najbliższe dni to okres, kiedy będziemy mogli zapomnieć o pracy, kiedy będziemy mogli spędzać w cieple z naszymi rodzinami, z naszymi przyjaciółmi. Kiedy też będziemy się zastanawiali nad tym, co było i co będzie. I chciałabym, żebyśmy wszyscy wrócili do pracy po nowym roku, naładowani duchowo i naładowani planami dotyczącymi naszych przyszłych sukcesów i pełni siły do spełnienia tych naszych marzeń i pragnień i zamierzeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję.